Są tacy pisarze, którzy powracają do nas po latach nieczytania i z zaskoczeniem odkrywamy ich na nowo. I właśnie o takim autorze będę Wam dzisiaj opowiadać. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Pamiętam jego powieści z młodzieńczych nastoletnich lat, Kraina Chichów, Zaślubiny Patyków, Muzeum Psów i inne, które również mogłabym tutaj wymienić. Pamiętam, że z zachwytem pożerałam te książki i chciałam więcej i więcej. Jonathan Carroll, bo o nim dzisiaj jest tutaj mowa, jest jednym z tych pisarzy, którzy pojawili się w moim życiu nagle, narobili szumu i równie nagle z niego zniknęli. Dlaczego? Trudno w sumie powiedzieć. Niemniej, kiedy w moje ręce trafiła najnowsza powieść tego autora, czyli Mr. Breakfast, wydana przez dom wydawniczy Rebis, to z przyjemnością zabrałam się za lekturę. Jesteście ciekawi moich wrażeń? Przypadkowy przystanek w podróży, tajemniczy tatuaż i decyzja, która może wszystko odmienić. Tak to mniej więcej wygląda. Niespełniony komik Graham Patterson trafia do zapyziałego małego miasteczka w Karolinie Północnej, by tam ni stąd, ni zowąd zyskać możliwość naprawienia swojego dość nieudanego życia. Spotyka tam na swojej drodze tatuażystkę, która tworzy mu wyjątkowe dzieło na ramieniu. To dzieło, ten tatuaż sprawiają, że Graham może się przemieszczać pomiędzy różnymi wersjami swojego życia. Takie ścieżki są aż trzy. A Graham może się pomiędzy nimi przemieszczać, obserwować i wreszcie wybrać tę jedną, na którą się decyduje. W ten sposób właśnie poznaje odpowiedź na pytanie, co by było gdyby? No właśnie, co by było? Co by było, gdybym 11 lat temu nie podjęła jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu i teraz wciąż tkwiła w tamtym marazmie? Co by było, gdybym nigdy nie założyła Wielkiego Buka? Co by było, gdybym kiedyś dawno temu zdecydowała się jednak wyjechać na studia do Poznania, tak jak planowałam? Przyznam Wam szczerze, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jestem bardzo zadowolona ze wszystkich moich życiowych wyborów i ja nigdy sobie nie zadaję takich pytań. Nigdy, bam, nie szukam tej zieleńszej trawy. Jest mi dobrze tutaj, gdzie jestem, dlatego że każdy wybór podjęłam jednak świadomie. Natomiast bohater Jonathana Carrolla, wręcz odwrotnie, on nie jest szczęśliwy w swoim życiu, jest zagubiony i brakuje mu odwagi i motywacji do podejmowania bardziej skrajnych wyborów. Po prostu brakuje mu odwagi. Taką motywację i taką możliwość daje mu ten tajemniczy tatuaż, jaki wykonała mu tatuażystka, dlatego że dzięki temu może się przemieszczać w różnych wersjach swojego życia i poznać odpowiedzi na te wszystkie dręczące go pytania. Tylko to poznanie oczywiście ma swoje konsekwencje, a sam bohater dostaje dość słodko-gorzką, no, nauczkę od życia. Jego rzeczywistość się gmatwa, te różne wersje zaczynają na siebie nachodzić, no i nic już nie jest takie pewne, jak było na początku, kiedy podjął ten wybór. Czytając Mr. Breakfast, przypomniałam sobie dobrze, za co tak kiedyś lubiłam właśnie prozę Jonathana Carrolla. A polubiłam go za tę rzeczywistość, którą tak potrafi umiejętnie mieszać z magią, czyli za ten surowy amerykański realizm magiczny, ale także za taką melancholię, która ukrywa się za jego słowami. Bo tak naprawdę ta powieść to jest historia niepewności, nieudanych wyborów i niezadowolenia z samego siebie, a jednocześnie opowieść o cudzie, który sprawia, że nagle można wszystko naprawić i z powrotem naprowadzić swoje życie na właściwy tor. Czy Mr. Breakfast może odmienić życie? Nie sądzę, raczej niekoniecznie. Ale czy może zachwycić? Myślę, że zdecydowanie, tym bardziej te co romantyczniejsze, te co wrażliwsze dusze. Sądzę również, że warto upolować albo odświeżyć sobie poprzednie tytuły tego autora, dlatego że z pewnością należy on do wyjątkowych twórców, tym bardziej wyjątkowych, że jest blisko związany z Polską. A teraz, kochani, razem z domem wydawniczym Rebis zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Mr. Breakfast do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: jeśli byście mogli przeżyć raz jeszcze, od nowa, te pierwsze intensywne emocje związane z lekturą jakiejś książki, to jaki tytuł byście wybrali? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 10 grudnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Miło było powrócić do prozy Jonathana Carrolla. Miło było przypomnieć sobie emocje związane z jego wcześniejszymi tytułami. Miło było powrócić właśnie w tę moją przeszłość czytelniczą. Czy będę do niego wracać? Czy będę sięgać jeszcze raz po tamte tytuły? Nie wiem. Nie wiem, nie jestem jeszcze tak chyba do końca przekonana, ale na pewno Mr. Breakfast było przesympatyczną i taką, no, wyjątkową lekturą.
Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka raz jeszcze, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na premiery książkowe listopada, 10 wyjątkowych tytułów, na które warto zwrócić uwagę w tym miesiącu. A jeśli jesteście tutaj nowi, to rozejrzyjcie się, rozgoście. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!